Dla Melki zebrano rekordową liczbę nakrętek, blisko 3 miliony sztuk. Efekt finansowy akcji w połączeniu z meczem charytatywnym i dofinansowaniem NFZ wystarcza, by do Melki trafił wymarzony pionizator. Obecnie w tygodniu był przedstawiciel firmy ortopedycznej, dokonał pomiarów, przepraszam, Amelki. Sprzęt w tej chwili jest w produkcji i najpóźniej, myślę, na Mikołajki Amelka dostanie swój, chyba jeden z najpiękniejszych prezentów życia. W ciągu najbliższych dni nakrętki zgromadzone na placu przy CKP-ie zostaną zabrane przez specjalistyczną firmę. Wraz z zamknięciem akcji zbiórki nakrętek dla Amelki ogłoszona została kolejna, tym razem na rzecz Patrycji. Ogłaszam, że rozpoczynamy następną akcję. Razem zbieramy zakrętki dla Patrycji. Sprzęt potrzebny dla Patrycji nie jest aż tak drogi i myślę, że zakończenie akcji nastąpi najpóźniej w czerwcu 2018. Patrycja cierpi na zanik mięśni. Jest to uszkodzenie linii ośrodkowej mózgu. Dziecko ma niedowład lewostronny. Cała rehabilitacja polega na tym, że no ruch, wszystko, cały czas jest albo jazda rowerem, który też mamy zakupiony, kiedy jest pogoda, a kiedy nie ma tej pogody, to po prostu no, nie mamy tego roweru w domu, którego byśmy bardzo chcieli mieć. No i na to są potrzebne pieniążki. Tak, na to są potrzebne pieniążki, żeby no ten rower był w domu jednak i żeby no pomagać jej. Na zakup stacjonarnego roweru do ćwiczeń potrzebnych jest około 3-4 tysięcy złotych. Potrzebna jest więc ponownie mobilizacja sił. Jest dzieckiem bardzo pogodnym, tak jak widać zawsze się uśmiecha, nigdy no na wprost w szpitalach, kiedy dostaje kroplówki czy smak. Takie załamania choroby. Ona wprost przeciwnie, uśmiecha się i potrafi lekarzowi podziękować jeszcze za to, że on ją ukuł, czy pielęgniarka, czy cokolwiek. Jest bardzo pogodna, uwielbia tańczyć, uwielbia muzykę, zbiera kolekcję lalek Barbie. Lala. Tak, więc no naprawdę takie pozytywne dziecko. Najtwardszy człowiek, który ma kamień w sercu, potrafi rozkruszyć i potrafi tym uśmiechem swoim i podejściem do drugiego człowieka rozprawić. Po raz trzeci wskazano na podopiecznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bełchatowie. Tak jak było tu powiedziane, Patrycja jest przemiłą, wspaniałą dziewczynką i zasługuje na pomoc. Natomiast dla nas to nie tylko taka pomoc, ale również wskazanie na to, że wśród naszego społeczeństwa, wśród uczniów placówek i wśród mieszkańców Bełchatowa są ludzie, którzy mają wielkie, gorące serca i pomagają innym. Ta pomoc, którą otrzyma nasza podopieczna, pomoże jej w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie, ale na pewno będzie taką wskazówką, że może liczyć na wsparcie ludzi, którzy ją otaczają. Nie tylko ten proces edukacyjny, dydaktyczny jest istotny, ale również te elementy, które przynoszą korzyści również na zewnątrz i pomagają osobom, które tego potrzebują. Osobom, które z pewnymi ograniczeniami ruchowymi czy innymi mają wsparcie właśnie poprzez taką akcję. I dzisiaj rozpoczynamy kolejną, znaczy kończymy jedną, zaczynamy następną tutaj dla Patrycji. I tak na początek przynieśliśmy tu ze sobą może nie 3 miliony, ale około, myślę, 1000 zakrętek, tak żeby zapoczątkować tą akcję i na taki dobry początek ta mała sterta, panie dyrektorze, zakrętek od nas. Jak zawsze organizatorzy liczą na państwa wsparcie akcji i przekazywanie nakrętek za pośrednictwem szkół i instytucji lub osobiście do Centrum Kształcenia Praktycznego.